przez 3 dni 25, 26 i 27 marca. W hali sportowej Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Jaworze odbywała się 1/8 finału Mistrzostw Polski Kadetów w siatkówkę. W rozgrywkach udział wzięły zespoły z Babrowa, Nowej Soli, Piły i Jawora. O pierwsze miejsce i zdobycie Mistrzostwa Dolnego Śląska w niedzielę walczyli Spartakus Jawor i Joker Piła. Pierwszy set był zwycięski dla gości z Piły. Prowadzili 25 do 23. Drugiego seta 26 do 24 zwyciężyli Jaworzanie. Podobnie zresztą jak trzeciego i czwartego. W trzecim wygrali 25 do 21, a w czwartym secie 25 do 18. Tym samym Spartakus wygrał mecz 3 do 1 i zdobył Mistrzostwo Dolnego Śląska. Najlepszym zawodnikiem turnieju został Jaworzanin Aleksander Śliwka. Najlepszym rozgrywającym również Jaworzanin Kacper Oliwa. To dobrze świadczy, kiedy młodzi ludzie, przyszli sportowcy grają, dają wzór do naśladowania. Oby więcej takich turniejów w naszym pięknym mieście. To dobrze wróży, bo Spartakus jest zwycięzcą tego turnieju. Pojedzie dalej na turniej do Rzeszowa. Wiążemy duże nadzieje jako Jaworzanie. Tutaj rozmawiam z trenerami również. Oni też cieszą się bardzo. Jeszcze raz za pomocą telewizji składam im serdeczne gratulacje. Doskonała organizacja działaczy Spartakusa. Świetny występ zawodników. No, trzeba chylić czoło przed takimi rodzicami, trenerami i działaczami. Myślę, że na to nie powinno się żałować pieniędzy i im więcej, tym sukcesy będą na pewno większe. Teraz następny wyjazd do Rzeszowa. To już będzie 1/4 Mistrzostw Polski w siatkówce. Oby tak dalej. Myślę, że władze miasta potrafią to docenić.